Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Sorki za taką malutką przerwę. To jeszcze jakby nie jest odcinek, który miałem wrócić, bo miała być cała seria. Wiadomo, sytuacja na świecie trochę pokomplikowała wszystkim życie. No dobra. Ale do celu. Co jest tematem dzisiejszego wykładu, czy to, co chciałbym naświetlić? Wszyscy uwielbiamy się z kogoś nabijać, prawda? Jest... Każdy z nas to kiedykolwiek robił, ale nie zawsze ładniej się śmiać, jeśli nie do końca mamy zakres wiedzy, którą trzeba komuś przekazać. No bo tematem dzisiejszej lekcji są częściowo liczby parzyste. Dlaczego tylko częściowo? Bo za chwilkę wam pokażę coś. Tutaj mam pewne zbiory i zadam wam pytanie, które z tych liczb są liczbami parzystymi, a wy powiecie, no przecież liczba parzysta to taka, która dzieli się przez 2 bez reszty. A ja powiem, a gdzie tu macie dzielenie? Co tu chcecie? Gdzie tu chcecie podzielić? I tu wracamy do bardzo ważnego elementu. Jednego. Zresztą tutaj, jak widać, już są kolejne nagrania, realizuję, ale to powolutku kolejny eksperyment z akumulatorami, ale wróćmy do liczb parzystych. Bardzo ważną rzeczą, która jest w edukacji, jest to, że musimy dostosować poziom przekazywanej wiedzy do poziomu odbiorcy. Wielu z was nie pracowało nigdy w edukacji wczesnoszkolnej, czy podczas edukacji wczesnoszkolnej, lub nie pracowaliście nigdy z trudną młodzieżą. Znaczy wielu z was. Ja pracuję bardzo często z trudną młodzieżą i taką, która no... Ktoś by powiedział, o, tamten jest głupi. Ja mówię, nie ma osób głupich. Po prostu jest nieodpowiednia metoda uczenia dla konkretnej osoby. Niestety różnimy się wszyscy od siebie. Nie jesteśmy tacy sami. Stąd wynikają pewne problemy, gdzie wszyscy uważają, że dana metoda, ale to znowu nie jest temat dzisiejszej lekcji. Zresztą jak będziecie chcieli sobie zobaczyć na szkolenia dla osób z pewnymi, można powiedzieć, delikatnie mówiąc, zaburzeniami, czy ogólnie chcielibyście przejść jakieś szkolenia albo dowiedzieć się czegoś więcej, to naprawdę zapraszam was na stronę Metis. Jak wejdziecie sobie na stronę, to sobie poczytacie, czym się oni zajmują, gdzie to jest zlokalizowane i jak to wszystko funkcjonuje. I troszeczkę może da wam to obraz na sprawę. No dobra, a my wracamy do tego tematu liczb parzystych. Specjalnie stworzyłem dla was 2 zbiory. Zbiór A i zbiór B. No tak sobie ja stwierdziłem, tak sobie zrobię. I zrobiłem jakieś symbole. I teraz pamiętajmy, że lekcja, która odbyła się w szkołach z TVP, była lekcją dla drugiej klasy podstawówki. Nawet jakby to było dla trzeciej klasy podstawówki, to nadal trzecia klasa podstawówki dopiero zaczyna mnożenie. Te dzieciaczki nie wiedzą, co to jest dzielenie, mnożenie. One dopiero zaczynają coś takiego. Ja wiem, wszyscy są najmądrzejsi, robią już dzielenie w przedszkolu, albo jak mają 5 lat. No dobra, nie wszyscy. No, po prostu zrozumcie. Są czasem osoby bardziej inteligentne i czasem są osoby mniej inteligentne. I nie ma w tym nic złego. Naprawdę. To, że ja przerabiałem, mając 9 lat funkcję, to o niczym nie świadczy. Po prostu tak to wyglądało. Interesowało mnie coś więcej, więc miałem możliwość coś takiego się pouczyć. No ale ja to ja. Nie chciałbym, żeby świat był złożony tylko z takich osób jak ja, no bo nie byłoby wtedy ciekawie. No dobra, ale wracając do naszych liczb parzystych. No to... już wiem. Wszyscy będą mi już pisać. O, parzyste to jest... Ja powiedziałem. Okej, ja rozumiem, ale teraz posłuchajcie tego i zastanówcie się, czy śmiechy, chichy były naprawdę na miejscu. Ktoś może powiedzieć, no ale inny przedmiot, na przykład chemia. Ja nie wypowiadam się na temat innych rzeczy. Konkretnie tu. Chcę stanąć w obronie tych pani. Dlaczego? Bo te panie uczą i naprawdę polecam każdemu.
test cierpliwości dla nauczyciela czy dla człowieka to jest poprowadzenie jednej lekcji w podstawówce, w pierwszej, w drugiej, w trzeciej klasie. Są klasy, że faktycznie wszystko jest perfekcyjnie, ale są klasy... Zresztą, myślę, że jeśli jest ktoś z Was, kto prowadzi zajęcia w takich klasach, możecie opisywać w komentarzach. Z przyjemnością wszyscy poczytają. I tu nie chodzi o to, żeby się śmiać, żeby opisywać jakieś straszne sytuacje. Po prostu jest jak jest. Szkoły są jakie są, miejsca są jakie są. Trudno. No tak to jest realizowane. Dobra. Mamy zbiór A i zbiór B. Tu wypisałem jakieś liczby. Te liczby są trzycyfrowe. Bo to jest zbiór jakichś cyfr i to jest zbiór jakichś cyfr. Te wszystkie cyfry z tego i z tego zbioru tworzą nam zbiór wszystkich cyfr, gdzie jesteśmy w stanie budować liczby. Czyli jak można się domyślić, skoro mamy ich 10, 5 i 5, to będą to zbiory, będzie to system dziesiętny, taki standardowy. I teraz ja Wam zapiszę coś takiego. Trójkącik, kwadracik, trójkącik i operator Nabla. OK. A jeszcze zanim ten, bo wielu z Was może powiedzieć, o, my wiemy lepiej, tak? To ja zadam Wam pytanie. Ile wynosi pierwiastek z minus 4? Pierwiastek z minus 4. I przez to, że macie ograniczoną wiedzę, znaczy wiele osób, to nie jest to nic złego, po prostu znacie liczby rzeczywiste, a jeszcze uzupełnieniem liczb rzeczywistych, tak można byłoby, ciężko jest powiedzieć, że to jest uzupełnienie, bo to jest poszerzenie liczb rzeczywistych, są liczby zespolone. No? Będę mówić na pewno o liczbach zespolonych wiele razy i jest taki zapis, że pierwiastek z minus 1 równa się i. No w elektrotechnice równa się j, ale taka drobnostka. Jak się okazuje, że da się policzyć pierwiastek z minus 4, więc kłamali Was w szkole, czy nie? Nie, mówili Wam prawdę, tak jak ci nauczyciele mówili, że jest liczba parzysta, to taka liczba dwucyfrowa. Tam zabrakło parę drobnostek, która z odpowiednimi liczbami, no bo to też można powiedzieć, że są liczby, gdy tworzy parę, jest liczbą parzystą. Dlatego zapisuję Wam tutaj parę. Para liczb. Para. Para. Para liczb. Czy para cyfr w tym momencie. Jak sobie możecie to nazywać? No to mamy trójkącik, operator Nabla. Mamy taki symbol i mamy taki symbol. Mamy taki symbol i mamy taki symbol. Mamy taki symbol i taki symbol. I teraz zadaję Wam pytanie. Która z tych liczb tutaj, tych liczb tu, to są liczby parzyste? I co, powiecie, że takie, które dzielą się przez 2? A ja powiem nie. Ha. Ponieważ nie znamy, zakładamy, że jeszcze nie znamy dzielenia. A dzieciaczki jak się uczą, one uczą się na obrazkach. Nie dziwnego, że pismo obrazkowe to było jedno z pierwszych pism. Nie dziwnego, że teraz jedna emotikonka zastępuje cały wyraz. Dokładnie może być tak samo w tej sytuacji. A teraz Wam zapiszę tak. O! A, to pojechałem. I zobaczcie, to można potraktować jako pewien szyfr. Szyfr. Czyli sobie zaszyfrowałem te wszystkie znaki innymi znakami. I zapisując coś takiego, dla większości osób jest to nieznane. W momencie, kiedy znamy ten szyfr, jesteśmy w stanie sobie zapisać. Więc zobaczcie, przyjąłem sobie, że te cyfry to jest 0, 2, 4, 6, 8. Tu mamy 1, 2, 3, 5, 7, 9. I teraz dla dzieciaczka wystarczy powiedzieć, że jeśli, tak, tu jeszcze można byłoby wrzucić wszystkie, a tylko wziąć to, czyli mamy wszystkie cyfry, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I jeśli do którejkolwiek z tych cyfr
dopiszą, czyli stworzą parę z tego zbioru, czyli na przykład będzie 2, 4, tu akurat 0, 2. I tu znowu trzeba wytłumaczyć dzieciaczkom. Ale trzeba pamiętać, że na to dzieci mają ileś lekcji. I to jest tłumaczone po kolei i po kolei. One jeszcze nie znają dzielenia. Dobra, czyli mamy 2, 4, 2, 6, znaczy tu 6, 8, 8. I teraz te wszystkie liczby są parzyste. A teraz jeśli tworzą parę z takimi liczbami, to te tutaj liczby są nieparzyste. Koniec! I dzieciaczki w tym momencie wiedzą, co to jest liczba parzysta, a potem zaczynają dowiadywać się innych rzeczy, jak na przykład dzielenie i dzielenie z resztą bez reszty. Bo jeszcze samo zrozumienie dzielenie bez reszty dla dzieci to też jest duży problem. No to zobaczcie, która z tych liczb jest parzysta? Która z tych liczb? Tych tutaj, co zapisałem. Trójkącik, kwadracik. Kwadracik to jest 2. Pyk, to jest parzysta. Tu jest nieparzysta. Następnie mamy liczbę parzystą. Tu mamy liczbę parzystą. I tu mamy nieparzystą. Według mojego zapisu, który tutaj jest, który jest wytłumaczeniem, dlaczego jest to tak tłumaczone w szkołach. Jest to jeden ze sposobów, dociera to do wielu uczniów. Oczywiście możecie w domu od razu powiedzieć dzieciom, że jest to liczba, która dzieli się przez 2 bez reszty, ale teraz pytanie. Czy na przykład pierwiastek z 3 jest liczbą parzystą? Albo pierwiastek z 4, czy jest liczbą parzystą? I nagle dzieciaczki znowu zaczynają mieć problem, bo nie są w stanie jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie. Dlatego ja znowu stanę w obronie nauczycieli. Wiele razy to podkreślałem w komentarzach, a w takim razie do zobaczenia na następnych wykładach. To tylko taka drobnostka, którą chciałem. Naprawdę zapraszam tutaj, żebyście się zapoznali z ofertą, zobaczyli, co tam się dzieje, co tam się robi. Także dzięki za uwagę i do następnego wykładu. Cześć!